udało się w końcu przystąpić do realizacji. Dosłownie na dniach wykonawca wejdzie na budowę ścieżki rowerowej i odcinek ponad 1300 metrów, brakujący odcinek od stadionu do Czekolady zostanie do końca października wykonany. Jest on bardzo potrzebny. Potrzeby budowy ścieżki rowerowej do fabryki czekolady zgłaszali mieszkańcy, którzy tam pracują oraz miłośnicy jazdy na dwóch kółkach. Na ten projekt samorząd uzyskał 85% dofinansowanie ze środków unijnych. Jak przyznaje wiceburmistrz Janusz Barczak, remont jest kosztowny ze względu na problemy, na jakie natrafi wykonawca. Chodzi o tereny bagienne, które trzeba będzie przygotować pod późniejszą budowę ścieżki.